Witam bardzo serdecznie na kanale YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Prosimy o subskrypcję naszego kanału. Możecie nacisnąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, które wydajemy. A także prosimy Was uprzejmie o wsparcie nas, abyśmy mogli się rozwijać, reklamować i docierać do jak największej ilości odbiorców. Wszelkie dane na ten temat i numer konta znajdziecie w opisie dzisiejszego programu. Dzisiaj mamy trzeci odcinek rozważań na temat daru ducha proroctwa w kontekście osoby Ellen White w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Najczęściej wymienianym przez Chrystusa znakiem czasów ostatecznych są pseudoprorocy. W swojej mowie eschatologicznej o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata, Chrystus wspomniał o tym aż trzy razy. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. W Ewangelii Mateusza 24 rozdział. Czytamy wersety od 3 po piąty, a następnie 11 i 24. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc. Powiedz nam kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc: Jam jest Chrystus i wielu zwiodą. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Jeżeli w dniach ostatecznych w ogóle miałoby nie być bożych proroków, prawdopodobnie Jezus ostrzegłby nas, abyśmy w ogóle strzegli się jakichkolwiek proroków. Użycie przez Pana Jezusa przymiotnika fałszywych wskazuje na to, że w czasach końca obok Bożych wysłanników będą mi fałszywi prorocy. Od najdawniejszych czasów znani byli różnego rodzaju wizjonerzy, jasnowidze, media spirytystyczne i wieszcze. Niektórzy z nich byli cwaniakami i oszustami, żerującymi na ludzkiej naiwności. Ale inni posiadali nadnaturalne moce. Pismo Święte podaje, że w Izraelu Starego Testamentu, oprócz Bożych proroków, roiło się od pseudo proroków głoszących kłamstwo w imieniu Jahwe. W Nowym Testamencie apostoł Jan apeluje, aby nie być bezkrytycznym wobec osób podających się za wysłanników Bożych. Ale je sprawdzać. Popatrzmy na pierwszy list Jana, i tam rozdział czwarty, i werset pierwszy, gdzie Jan zapisał następujące słowa: Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Chciałbym teraz przedstawić sześć punktów biblijnego testu Bożego Proroka. Pierwszym z nich jest świętość życia. Popatrzmy na drugi list Piotra i tam rozdział pierwszy, i w pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra przeczytajmy werset dwudziesty pierwszy. Albowiem proroctwo. Nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Popatrzmy jeszcze na list Jakuba, trzeci rozdział i werset siedemnasty. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A więc obaj apostołowie podkreślają fakt, że prorok prowadzi święte życie, jest mężem Bożym, czystym. W 1965 roku niemiecki socjolog dr Irmgard Simon, opublikowała swoją pracę doktorską w Minster w Westfalii dotyczącą Ellen White i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Napisała w niej, była posłańcem pomiędzy Bogiem a zborami. Przez nią członkowie Kościoła mieli swą część w boskiej istocie. To wyjaśnia silną pozycję, jaką Ellen White miała wśród Adwentystów. Pomimo wysokiej rangi Ellen White nigdy nie uległa pokusie, której poddało się wielu założycieli różnych ruchów, uważając siebie za wywyższonych poza ludzką cielesność. Była sługą i nie żądała honorów należnych Bogu. Adwentyści ciągle żyją w duchu zaleceń Ellen White i dopóki ten duch będzie wśród nich żywy, nie muszą martwić się o przyszłość. Doktor Irmgard Simon utrzymywała, że gdyby Ellen White była katoliczką, z dużą dozą prawdopodobieństwa zostałaby kanonizowana. Po śmierci Ellen White, 16 lipca 1915 roku, w amerykańskiej prasie ukazały się artykuły na jej temat. W Toledo w stanie Ohio gazeta Blade podała: w życiu pani White dosyć wcześnie ujawniły się pewne dary prorokowania. Wraz z powstaniem Adwentystów Dnia Siódmego Kościół znalazł się pod jej wpływem i pozostał pod nim do godziny jej śmierci, czyli przez 70 lat. Oprócz niezwykłych talentów kaznodziejskich posiadała także niezwykłe umiejętności organizatorskie i administracyjne. To wszystko poświęciła swemu kościołowi, który prosperował i rozwijał się w wielu krajach. Zakładano uniwersytety, szkoły medyczne, szpitale i szkoły dla nauczycieli i misjonarzy. Pani White była szczególną kobietą. Gdyby żyła we wcześniejszym okresie chrześcijaństwa i zdołała uniknąć bigotów i ognia stosów, z pewnością zostałaby kanonizowana. Miała ciało, z którego uczynieni są święci. Independent z Nowego Jorku pisał: Czy naprawdę otrzymywała widzenia od Boga i czy rzeczywiście była wybrana przez Ducha Świętego, aby być obdarzoną w charyzmat prorokowania? Czy musimy na to odpowiadać? Przecież przekonania człowieka mogą wpłynąć na odpowiedź. W każdym razie była absolutnie uczciwa w wierze w swe objawienia. Jej życie było nich warte. Nie okazywała duchowej dumy i unikała brudnego zysku. Żyła i działała jak prawdziwa prorokini, najbardziej godna kobieta w amerykańskim dziedzictwie. Drugim punktem testu prawdziwego proka jest budowanie kościoła. Spójrzmy co apostoł Paweł na ten temat napisał w pierwszym liście do Koryntian i rozdziale czternastym. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział czternasty, czytam wersety trzeci i czwarty. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. A kto prorokuje, zbór buduje. Prorok, który nie przynosi zbudowania, napomnienia, pociechy i naprawy, lecz prowadzi do rozerwania, poróżnienia i niezgody, podziału i ruiny, nie przejawia Bożego daru proroctwa. Wspomniany już Nowojorski Independent po śmierci Ellen White podawał: Adwentyzm nie mógłby powstać w inny sposób. Na dar proctwa miano oczekiwać, według obietnicy w Kościele Ostatków, który powinien mocno trzymać się prawdy. Ta wiara dała w rezultacie czyste życie i nieprzerwaną gorliwość. Żadne wyznanie chrześcijańskie nie przewyższa ich w moralnym charakterze i religijnej żarliwości. Rozpoczęli działalność w 1853 roku w Beetle Creek i do tej pory założyli 37 wydawnictw na całym świecie, publikujących literaturę w 80 różnych językach za 2 miliony dolarów rocznie. Mają obecnie 70 koleżów i szkół średnich, około 40 sanatoriów, a w tym wszystkim Ellen White była inspiratorką i przewodnikiem. Jest to wzniosłe sprawozdanie i należą się jej najwyższe honory. Doktor Irmgard Simon podała. Ellen White żyła tylko dla jednego celu: ubogacić i rozwinąć denominację której służyła, aby członkowie jej kościoła byli dobrze przygotowani i przez podobające się Bogu życie byli zaliczeni do kościoła ostatków. Żyła ściśle z wyznawanymi przez siebie zasadami, jednak nie charakteryzowała się nadgorliwością, ponieważ odrzucała wszelkie rodzaje fanatyzmu. Ellen White była mądrą i władczą kobietą, była uosobieniem wytrwania, pracowała i żyła dla ruchu, który ukształtowała, pogardzała światem i wytrwale pracowała nad zerwaniem więzów pętających ludzi, których chciała przyprowadzić do Chrystusa. Trzecim znakiem prawdziwego proroka jest zgodność jego poselstwa z przekazem Pisma Świętego. I tutaj chciałbym na początku odwołać się do starotestamentalnej księgi proroka Izajasza i tam odszukać rozdział ósmy i przeczytać wersety 19 i 20. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić swojego Boga. Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? A co dotyczy zakonu i objawienia? Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Jeżeli prorok przedstawia poselstwo niezgodne z zakonem i objawieniem, to nie zabłyśnie dla niego jutrzenka. Czytajcie i badajcie pisma Ellen White. Nie ma w nich sprzeczności z naukami Biblii. Wprost przeciwnie, pozwalają one na głębsze i szersze zrozumienie pisma świętego. Ellen White podkreślała, że jej pisma są jakby małym światłem prowadzącym do wielkiego światła czyli pisma świętego. Ellen White w tej kwestii oświadczyła: Mało uwagi przykłada się do Biblii. Dlatego Pan udzielił mniejszego światła, aby prowadziło ono mężczyzn i kobiety do światła większego. Pisma Ellen White nie zastępują Biblii ani jej nie przysłaniają, są jej cennym i natchnionym wykładem. Celem ich jest wywyższenie Pisma Świętego i zawartej w nim prawdy. Ellen White napisała, spisane świadectwa. Nie zawierają żadnego nowego światła, lecz dane zostały w tym celu, aby prawdy natchnione, już objawione, wywarły na serca jeszcze mocniejszy wpływ. Za pośrednictwem świadectw Bóg pragnie ułatwić zrozumienie wielkich prawd już objawionych. Świadectwa nie zostały dane, aby pomniejszyć znaczenie Słowa Bożego. Lecz wywyższyć Słowo Boże i przyciągnąć ku niemu umysły, aby wspaniała prostota prawdy mogła wywrzeć swój wpływ na wszystkich. Niektórzy mogliby zadać pytanie: czy dla Adwentystów rzeczywiście Pismo Święte jest najwyższym autorytetem wiary? Czy rzeczywiście w pełni uważają Biblię za słowo Boże i fundament ich doktryny, skoro w tak szerokim zakresie korzystają z pism Ellen White? W odpowiedzi adwentyści Dnia Siódmego stwierdzają, że ich stanowisko doktrynalne, i tu cytuję, opiera się na Biblii, nie zaś na pismach pani White. Jej pisma nie mają charakteru kanonicznego. I dlatego nie są obowiązujące w skali uniwersalnej. Dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Pismo Święte pozostaje jedynym i osobliwym wzorcem, według którego należy sądzić i oceniać wszystkie inne pisma. W książce Wielki Bój i w innych swoich pismach Ellen White oświadcza: Pismo Święte jasno i wyraźnie stwierdza, iż Słowo Boże. Pozostaje probierzem i miernikiem, według którego wszystkie nauki i doświadczenia winny być kontrolowane. Z całą pewnością adwestynstyczne zasady wiary nie powstały na podstawie tych pism, lecz oparte są na egzegezie Pisma Świętego. Ellen White, jej pisma darzone są w kościele Adwentystów Dnia Siódmego, Powszechnym szacunkiem i uważane za dzieło osoby natchnionej duchem proroctwa, ale stanowisko doktrynalne Kościoła nakazuje odróżniać tego właśnie ducha od duchów fałszywych w oparciu o kryterium słowa Bożego. Zresztą jest to zrozumiałe, że Boży Prorok prowadzony przez ducha świętego. Nie będzie głosił nauk sprzecznych z zasadami spisanymi przez natchnionych przez tego samego ducha świętego autorów ksiąg biblijnych. Dla celów porównawczych warto zaznaczyć, że pisma Ellen White mają w adwentyzmie mniejsze znaczenie doktrynalne. Niż dokumenty konfesji luterańskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, zwłaszcza w jego konserwatywnym skrzydle, ale nieco większe niż zbiór pism Marcina Lutra. Pisma Ellen White nie cieszą się wśród adwentystów aż takim y, autorytetem, jaki wydają się mieć pisma Mary Baker Eddy dla członków ruchu Wiedza Chrześcijańska. W Kościele rzymskokatolickim encykliki, bulle i pisma papieskie oraz różne uchwały soborowe o treści doktrynalnej, no i sama tradycja mają o wiele większe znaczenie i są fundamentem dogmatów kościelnych na nieporównywalnie większą skalę niż pisma Ellen White w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Adwentyści Dnia Siódmego wyraźnie stwierdzają, że pisma Ellen White poddaje się kontroli Biblii, ale w żadnym wypadku Biblii nie poddaje się kontroli jej pism. Czwartym punktem, który chcemy poruszyć, to spełnienie się proroctwa. Popatrzmy tutaj na niektóre wypowiedzi natchnione ze Starego i Nowego Testamentu. Otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa, czyli Piątą Księgę Mojżesza. Tam rozdział 18. Czytam wersety 21 i 22. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok, nie w imieniu Pana, nie spełni się, i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. Popatrzmy teraz na inny natchniony zapis, zawarty w księdze proroka Jeremiasza. I tam rozdział 28. Przeczytamy sobie wersety od 8 po 9. Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed Tobą, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw wojnę, głód i zarazę. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się, jego słowo. W 1861 roku w Beetle Creek w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych założono pierwsze wydawnictwo adwentystyczne. W 1863 roku Beatle Creek stało się siedzibą kierownictwa kościoła, tak zwanej Generalnej Konferencji. Trzy lata później powstało tam wielkie sanatorium kierowane przez światowej sławy lekarza Johna Kelloga. W 1879 roku wybudowano w Beatle Creek nowy kościół na 3000 miejsc. Był to największy kościół w stanie Michigan. Nazywano go kościołem dziesięciocentówki, gdyż zachęcano adwentystów do składania dziesięciocentówek na jego budowę. Z całej Ameryki zjeżdżali się do Battle Creek adwentyści, aby się tu osiedlić, aby ich dzieci mogły również uczyć się w adwentystycznych szkołach. Następnie uruchomiono w Battle Creek pierwszą adwentystyczną uczelnię wyższą. Jedyną szkołę medyczną i pierwszą szkołę pielęgniarską. Battle Creek stało się jakby adwentystyczną Jerozolimą. Bóg objawił Ellen White. Że jest to niewłaściwe. Przez 30 lat Ellen White apelowała, aby adwentyści nie skupiali się w jednym miejscu, ale rozproszyli tak, by Kościół mógł się rozwijać. Ostrzegała, że ujrzała wizji Bożego Anioła z ognistym mieczem skierowanym przeciwko Battle Creek. Ale nikt jej nie słuchał. Na domiar złego, adwentystyczne wydawnictwo w Battle Creek. Tak bardzo zabiegało o zyski, że projekty kościelne odkładano, dając pierwszeństwo lukratywnym zleceniom komercyjnym. Na dodatek treść tych publikacji kłóciła się z poselstwem kościoła. Książki poświęcone okultyzmowi, romanse, Pełno okrucieństwa opowieści z dzikiego zachodu i książki popularyzujące błędne poglądy religijne, nieprzerwanym strumieniem spływały z maszyn drukarskich wydawnictwa Review and Herald. Głęboko tym zasmucona Ellen White w 1901 roku napisała: Z obawą otwieram kolejne numery Review, iż dowiem się że Bóg oczyścił wydawnictwo przez ogień. 18 lutego 1902 roku ogień pochłonął wielkie sanatorium Johna Kelloga w Beatle Creek. Inspektor firmy ubezpieczeniowej oglądając zgliszcza stwierdził, tylko moc boska pomogła pielęgniarkom i lekarzom na czas wydostać stąd pacjentów. Dziesięć miesięcy później, 30 grudnia 1902 roku, ogień ogarnął wydawnictwo. Pomimo usilnych starań, straż nie mogła ugasić ognia. Dowodzący akcją oficer powiedział: Jest coś dziwnego w tych waszych adwentystycznych pożarach. Woda, którą próbujemy je gasić, działa raczej jak nafta. Spłonął cały kompleks, z wyjątkiem jednego niewielkiego magazynu, w którym składowano niedawno wydrukowane książki kościelne. Dopiero wtedy adwentyści zrozumieli, że owe nieszczęścia były surową naganą Boga i podjęli reformy zgodne z zaleceniami siostry White. Tylko John Kellogg pozostał uparty. I postanowił odbudować jeszcze większe sanatorium w Beatle Creek. Powiadomiona wizji o niezadowoleniu Boga z planów Kelloga, Ellen White napisała do niego. Minionej nocy pouczono mnie, bym powiedziała ci, iż wielka budowla na pokaz, jaką planujesz w mieście Beatle Creek, nie jest zgodna z Bożym porządkiem. Miasto Beatle Creek nie ma stać się Jerozolimą. Nie twórz tutaj wielkiej instytucji i nie domagaj się od naszego ludu środków na ten cel. Zamiast tego należy podzielić środki i powołać więcej tego typu instytucji w innych miejscach. Kellogg nie usłuchał Ellen White. Wybudował olbrzymie sanatorium, które w 1933 roku, a więc już po śmierci siostry White, zbankrutowało i zostało zamknięte, a w końcu adwentyści je stracili. Piątym znakiem prawdziwego proroka to są znaki i cuda. Prorok nie musi czynić cudów, ale może. Mamy wielu proroków w Biblii, którzy nie czynili cudów, a uznani zostali za wielkich. Na przykład Daniel, Jeremiasz czy Jan Chrzciciel. Szatan przez swoich przedstawicieli też czyni nadprzyrodzone cuda, by zwieść ludzi. Popatrzmy na księgę powtórzonego prawa, czyli Piątą Księgę Mojżesza, XIII rozdział, czytam werset drugi po szósty. Jeśliby powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak, Albo cud, i potem nastąpiłby ten znak, albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i słuszmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan Wasz Bóg wystawia Was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego. Z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie, i Jego będziecie się bać, i Jego przykazań przestrzegać, i Jego głosu będziecie słuchać, i Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. A ten prorok, albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana Boga Waszego który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród ciebie. Ale zwróćmy też uwagę na to, co w Nowym Testamencie zapisał na ten temat apostoł Paweł. Otwórzmy tutaj drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, Drugi rozdział i wersety od 8 po 10: A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych. Którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Spójrzmy na poselstwo Księgi Apokalipsy, trzynasty rozdział. Czytamy wersety trzynasty i czternasty. I czyni wielkie cuda. Także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców Ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców Ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I jeszcze szesnasty rozdział, wersety trzynasty i czternasty. I widziałem trzy duchy nieczyste. Jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Wszystkie te teksty, które przeczytałem, wskazują na to, że w dniach ostatecznych szatan. Będzie szczególnie intensywnie posługiwał się nadnaturalnymi zjawiskami, aby zwodzić świat. Cuda, znaki będą wykorzystywane przez moce ciemności w sposób bardzo intensywny, aby zwieść, jak sam Chrystus uczył, nawet i wybranych. Szóstym punktem. Świadectwa prawdziwego proroka są dobre owoce życia. W Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, od wersetu piętnastego po dwudziesty, pan Jezus powiedział następujące słowa: Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona ścierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Ellen White przyczyniła się do właściwego zorganizowania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Kościół ten jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się społeczności religijnych w świecie. Miała znaczący wpływ na ukształtowanie się jego prawidłowych zasad wiary, odegrała wielką rolę w kwestiach zdrowotnych, prowadząc miliony ludzi do lepszego stylu życia, miała udział w uzdrowieniu chorych, pomogła lub zorganizowała wiele instytucji kościelnych. W czasie wewnętrznych kryzysów ustrzegła Kościół Adwentystów przed odstępstwem i rozłamami, wykierowała go na właściwe tory. Zachowała wiele osób przed zwiedzeniem, odstępstwem i upadkiem w grzech. Prowadziła aktywną działalność ewangelizacyjną, skutkiem której ludzie nawracali się. Jej dzieci poświęciły się Bogu. Służyły jako kaznodzieje i misjonarze. Mimo, że od jej śmierci upłynął już wiek, dla milionów ludzi na świecie jej pisma są inspiracją do nawrócenia się, poznania Boga i pisma świętego oraz trwania na ścieżce prowadzącej ku życiu wiecznemu. Pierwsze widzenie Ellen White otrzymała w grudniu 1844 roku. Zaledwie tydzień po pierwszym widzeniu Bóg zlecił jej: Zapoznaj innych z tym, co Ci objawiłem. W chwili śmierci jej spuścizna literacka była imponująca i wynosiła ponad 100 tysięcy stron druku, w tym 24 wydane książki i dwie przygotowywane do druku. 4600 artykułów wydrukowanych w periodykach kościelnych, 200 broszur, 6000 dokumentów w maszynopisie zawierających listy i inne utwory o łącznej ilości 40 tysięcy stron maszynopisu, 2000 listów w rękopisie, dokumentów kościelnych, dzienników itd. Obejmujących około 20 tysięcy stron maszynopisów. Czy mogło to być wyłącznie dziełem skromnej, nieposiadającej odpowiedniego wykształcenia kobiety? Czy nie objawił się tu dar proroctwa, obiecany kościołowi Bożemu w dniach ostatecznych? Jeśli ktoś z Was chciałby otrzymać wydruk, Materiału dzisiaj przedstawionego, bardzo proszę powiadomcie nas o tym, a wyślemy go Wam drogą mailową. Dziękuję za uwagę. Amen.